Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w odcinku pokażę Wam 10-dniowe młode króliki. Jak widzicie, wyciągnąłem sobie już samicę. Nacieram rękę jej zapachem. Zaraz pójdziemy sobie sprawdzić, co tam u nich. Powinno być 9 sztuk. Dzisiaj jest 11 styczeń. 9 sztuk powinno być. Było 10, jeden odpadł, więc te 9 powinno być. Więc idziemy sprawdzić. Tu sobie zamkniemy. Wezmę sobie drabinkę, aby tam dostać. Tu sobie podstawię. No i możemy przejść do góry. Tutaj się młode ruszają, jak widzicie. Zobaczymy, czy wszystko u nich ok. Rozgarniemy. Młode są tutaj. Jak widzicie, tak mówię, powinno być 10 sztuk, więc zobaczmy. Jest jeden taki srokaty. Drugi, cały biały. Trzeci, też biały. Czwarty, biały. Piąty, srokaty też. Jak widzicie. Szósty, czarny. Siódmy, czarny. Ósmy, czarny. I dziewiąty, czarny. Więc je włożymy szybko do gniazda. Takie pulchniutkie, ładne. O, te już się same pchają. I szybko na dół muszę zejść, bo tam mi jeden spadł. Oby mu nic nie było. Ale spadł na słomę, więc nic mu nie powinno być. Szybko przenosimy, żeby się nie wyziębił. O, jesteśmy u góry. Taki bialu. To jeszcze wam pokażę. Raz te króliczki. Zrobię może zdjęcie. No i dobra, wkładamy je z powrotem do gniazda. Tak jak mówię, króliki mają 9 dni. Samica bardzo dużo sierści natargała. Na początku nie było tyle, ale później już natargała. Jak widzicie, gniazdo potężne. I tak to wygląda. Więc widzieliście teraz 10-dniowe króliki. Ja sobie teraz drabinkę wezmę i odkładamy z powrotem samicę do klatki, żeby się nie denerwowała. Więc jeszcze raz rzućcie okiem na gniazdo. Króliki są tam w środku. No i co? My przekładamy z powrotem samicę do klatki. Bierzemy ją. Samica, jak na moje oko, ma coś koło 5 kilo. Jest już w klatce. Teraz rzucę jej kawałek marchewki, żeby się zajęła, nie zwracała uwagi na to gniazdo. Rzucę jej kawałek marchewki, aby się zajęła nimi.
Jak widzicie, już wyczuła marchew i sobie obgryza. No i co, to by było na tyle dziś. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, by być na bieżąco. No i co, ja się z Wami dzisiaj żegnam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!